Zdjęcie, które prezentujemy, to oficjalny materiał dostępny na stronie Greenpeace Polska, zapis tego, jak dzisiejszego poranka międzynarodowa grupa aktywistów wspięła się na liczącą 180 metrów chłodnię kominową bełchatowskiej elektrowni. Akcja nie jest przypadkowa, organizowana jest przed Dzień Szczytu Klimatycznego, który na niedzielę zapowiedziany jest w Katowicach. W ten sposób aktywiści z Greenpeace protestują przeciwko bierności polityków wobec zauważalnego kryzysu klimatycznego. Zmiany klimatyczne, gwałtowne zjawiska pogodowe dotyczą miliona osób na świecie. Grupa wspinaczy okupująca chłodnię kominową w elektrowni Bełchatów domaga się m.in. odejścia Polski od spalania węgla do 2030 roku. Zwraca też uwagę... Na niepokojący trend odchodzenia Polski od elektrowni wiatrowych, te mają znikać z mapy kraju, jak jest zapowiadane w połowie lat 30.